Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry League of Legends. I cóż, gramy sobie Wayne. I przed chwilą nagrałem dla was. Przed chwilą nagrałem dla was Mastera. Chciałem zagrać Masterem w dżungli, bo on z tym nowym ulepszeniem na Smite fajnie działa, wszystko przebiegało fajnie. No i w Champion Select trafiłem na Renektona, który zagrał ze Smite'em na topie, kiedyś tak się grało, no ale teraz Smite i Ignite, czy Smite i Teleport, nie pamiętam jak on grał, no to bardzo średnio zadziałało. I no troszeczkę, prawda, ten ranked, też na bocie mieliśmy Taricka bez flasha, troszeczkę ten ranked sprawił, że się podenerwowałem, dlatego go nie wrzucę, zwyczajnie. Naturalnie był przegrany, ale to nie o to chodzi, bo w sumie mi nie szło tak tragicznie, ale okej, omówmy najpierw drużyny. Czyli wróćmy po prostu do tej gry, a nie do jakiejś tam mojej, takiej, którą nagrałem przed chwilą. Więc tak, my mamy Wayne, czyli mnie na AD Carry. Jako supporta nie wiem kogo mam, chyba Nidalee. Nasz jungler to Udyr, Viktor na midzie, Nasus na topie, Nasus gra na Rengara, Xerath na midzie, Caitlyn wraz z Karmą na bocie i Jax w dżungli. No i co o Wayne? Generalnie ja Wayne troszeczkę grałem, tak wbiłem ten czwarty poziom masterii, ale to nie jest żadne osiągnięcie, dlatego tak absolutnie nie ma co się na to patrzeć. Fuck. Mój minion zajebany, stracony. Czemu ona już nie ma many, mój support? I generalnie gra na Caitlyn jest dosyć uciążliwa, ponieważ Caitlyn ma dosyć długie zasięgi, ale i liczę, że ta Nidalee nie będzie mi tutaj farmić moich minionków, bo oni się pokłócili tam, wiecie, w tym kurwa w wybieraniu Champion Select. No widzę, że dzidy na razie to pierwsza klasa lecą. Fuck. Tak blisko. Czemu się nie sfarmiło tego minionka? O, fuck you. Dobra, to siadło. Jejku, ona gra tak chaotycznie, ta Nidalee. Ona powoduje, że ja się tutaj normalnie stresuję, nie? Ona stale czymś rzuca, coś się dzieje. Dobra. Okej. To powiedzmy uniknąłem. Fajnie było wbić ten trzeci strzał, no teraz tej Caitlyn to już nie ma znaczenia, bo dodajemy wtedy te nieuchronne, jeśli się nie mylę. Okej, generalnie ja średnio lubię nagrywać jak gramy AD Carry, bo strasznie trzeba się skupić na farmieniu. A wiecie, mówienie jakby po prostu. Okej, no ta Karma to też widzę, że jeżeli chodzi o celowanie, to level hard. Okej, jeden strzał od wieży. I teraz ja, dobra. To powiedzmy mam do pewnego stopnia opanowane. Fuck. Pyk. Ta Nidalee dosyć dobrze gra jak na support, to znaczy strasznie ich obija, wprowadza chaos, ale przy czym trochę mnie, wiecie, myli, ale mimo wszystko gra całkiem fajnie. Mam 22 farmy, Caitlyn ma 19, ale Xerath ma 27. I powiem wam, że generalnie z tego co widziałem po ogólnym takim KD ratio tego Xeratha, czyli średnio ile ma kili, ile deadów, on w ogóle ma 90 ileś gier Xerathem. To po pierwsze. Okej, coś się tam dzieje. Chyba wiecie, spoko, że tamta odgoniła tą Caitlyn od farmy. Jakby, wiecie, tą grę można wygrać farmiąc. To jest coś, czego, co nie wszyscy gracze rozumieją, nie? Że tą grę można wygrać właśnie tylko farmiąc. Co ta Nidalee tam robi, nie? Ona mnie stresuje. Okej. Okay. Źle założyłem, wiecie. Obstawiałem, że ten minionek bardziej po tej stronie padnie pierwszy, ale źle mi takie założenia idą. Dobra.
Pyk. 36 farmy, no na razie nikt nie ma lepszej ode mnie. Także nice. Zrobimy tu właśnie taki symulator farmienia, co wy na to? W ogóle mamy na topie Nasusa, także... Nasus na Jaxa. Ja pierdo. Fajny obrazek tam na górze, podoba mi się. Generalnie mówię, mechanicznie nie jestem dobrą Wayne, także nie oczekujcie po mnie playsów. Rzadko gram na AD Carry, no ale... Wiecie, byłem tutaj first pickiem. I ktoś napisał, żebym mu zostawił dżunglę, bo on ją mainuje, tak? On to ugra. No stwierdziłem, dobra chłopaczku, nie? Czemu nie? Jak ugrasz, to ugrasz. No i zostawiłem. Zostawiłem sprawę w jego rękach. Generalnie Wayne jest teraz strasznie mocna. W sumie w dużej mierze przez to, że... Okej. Okay. W dużej mierze przez to, że ten jej stun mega fajnie działa. Okej, flesza spaliliśmy. Ten jej stun strasznie fajnie działa. To jej E po prostu. Bo wiecie, od razu odpycha przeciwnego junglera na przykład, więc na junglerach takich jak Vi czy na zabójcach to jest w ogóle nie do... Okej. Mogłem to trochę inaczej rozegrać. Troszeczkę zjebałem. Mogłem E użyć zamiast ten. W ogóle miałem heala, fuck. Dobrze, wejdźmy sobie w to. Teraz nam raczej nic nie grozi. No tak, ten na tego Xerata będzie miał problem, bo ja widziałem Xerat moje 90 ileś gier. I średnio wyciągał statystyki, także miał dwa razy więcej killi niż deadów, więc... Więc nie ma co się dziwić, że tutaj będzie problem. Ona dalej nie ma itemów, tak samo jak ja. Okej. Nie, na razie farmi się całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Okej, Karma ma itemy, to za to może być dosyć problematyczna kwestia. Gdzie jest moja Nidal? Jak to nie zestunowało? Co tam się stało? Myślałem, że zestunuje. Myślałem, że w ścianę walnę. A chyba nie zestunowało, albo miałem takie wrażenie tylko. Fuck, jakie... Lowy tu zostało. Dobra. Już spaliłem trochę heala, żeby się przyspieszyć. Troszeczkę zrąbałem, bo myślę, że i tak bym ją sięgnął, ale... Okej, udało się. Ale kill jest. No niech ona nie farmi moich minionów. Bo takie coś to mnie wnerwia. Okej. Wow, nice. Więc co, powinniśmy się cofnąć. Pchnąć to jak najszybciej. Czyli teraz nie muszę się raczej starać last hitować. A okej, ona już wróciła. Bo wiecie, Caitlyn wróciła z itemami, nie? A ona kupiła sobie pewnie kawu. No dokładnie tak. Klasyczna zagrywka. 61 farmy, no kurde, najlepsza farma. No i fuck. No i nie zdążyłem. Napiszemy Sorka, chociaż wiadomo, ona mogła się już wrócić, ale... Ale wiecie, lepiej być miłym, po prostu. Po prostu, jak napiszecie sorry, to wiecie, właśnie tak jak wam teraz napiszę, minął problem, prawda, i dalej na bocie panuje wszechobecna miłość. A jak wiecie, jakbyście napisali, ale zjebałeś, to byście się no, tylko stale z nią kłócili. Czekajcie, wezmę sobie łyk soczku. Okej, zajebisty. Dobra, lecimy dalej. 61 farmy, Rengar 67, Rengar gra na Nasusa, Nasus 66. 140. Nice. Nice, stakuje ładnie. Się dałem trafić jak kurde. No nie, nie teraz. To głupio zadziałało. No fuck, Nidali. Uspokój się. Ona nie musi mi wszystkiego farmić. Okej.
A mieliśmy najlepszą farmę, nie? Zaraz już lipa. Za często mówię nie. Nie powinienem tego tak nadużywać. Zauważyłem to po moim odcinku z Cry of Fear, że zdecydowanie za dużo mówię nie. No i zabrała, nie? Co nie? Kurde, znowu. Ja mam dosyć spory lifestyle dzięki temu itemkowi, który tu kupiłem. No jestem, wydaje mi się, szybszy. Okej. Udało ci się zabić wroga. Fuck. Jednego autoataku zabrakło. Generalnie powiem wam, nie wiem co się maksuje na Wayne. Ja maksuję zawsze Q. Ale słyszałem, że niektórzy maksują W, ale wydaje mi się, że jak oglądałem sobie jakiś poradnik do tej postaci, to że się maksuje Q, ale nie wiem. Spoko, że ten Nasus tam zabija, nie? I że ten Nasus ogólnie ogarnia. On pisał w lobby, że chce grać tym Nasusem. Ja mu powiem, patrzyłem, on ma też chyba tak z 50 gier tym Nasusem. Ale popatrzyłem na jego statystyki, no to tak mocno średnio. Fuck. Mocno średni to był ten last hit przed chwilą. A raczej jego brak. Czy też nieudolna próba. Fuck. ...83 farmy, przeciwny AD carry ma 57, no to brzmi słodko. Mają tu pinka i patrzcie, mają pinka, nie? I nie rozwalili mojej wizji. Stun. Jesteśmy na serii. Pyk. Wzmocnienie ataku. Dawajcie tego pinka. I plus 30 golda. Mieli pinka i mojego warda nie rozwalili. To jest dopiero ciekawostka. Okej. Nie no, fajnie idzie. Serio, też całkiem fajnie mi się farmi. No, żaden przeciwnik farmy lepszej ode mnie nie ma. Co do sojusznika to Nasus, więc w sumie prawidłowo. Jeden autoatak, okej. Dobrze. Jeszcze jeden atak. Generalnie powiem wam, że tą Wayne buduje się tak dosyć, może nie, że niestandardowo, ale większość AD carry buduje się na dosyć prostej zasadzie. Czyli najpierw ostrzeń skończoności. Ale jeśli chodzi o Wayne, to się najpierw buduje się ostrze zniszczonego króla. A potem, zamiast ostrzeń skończoności, czy coś, leci się statyka, więc to też jest dosyć takie... dosyć charakterystyczne. Mogłem ją próbować zabić, ale szczerze wolę się wrócić, bo... wiecie, zabiłbym ją, Caitlyn by wróciła, a tak to cofnąłem się i jak Caitlyn wróci, to ja też będę na linii i będę mógł jej skutecznie zrąbać sprawę. W ogóle, no patrzcie, muszę się pochwalić, czekajcie. A czwarty poziom masterii. Jak ktoś nie wie, jak to zrobić, Control 6, od czwartego poziomu Mastery da się coś takiego zrobić. Fajna sprawa. Czasami robi niezłe zamieszanie. Okej, 100 farmy. Ktoś tam ma 105. Muszę uważać, żeby nie popełnić błędu, który często widzę, czyli czuję się za pewnie i robię głupie rzeczy. To jest błąd, który często widzę. Okej. Obijanie tutaj, prawda, poziom hard. Level hard. Zobaczcie, zostałem skillem, a już mam całe życie. No kurde, ale farmić to ja lepiej, żebym się nauczył. W końcu tą wieżę puszniemy. Ajć, nie zdążyłem. Okej, tutaj jest pułapka, dobrze, że ją w porę zauważyłem.
Okej, okay, no to już ten skill Caitlyn przed chwilą to był taki trochę mocno bez sensu. Taki wyrzucony w powietrze, rzekłbym. O, jeszcze dostała. O nie, Jax. Jax. Ej, przyspieszymy się. Ojdź. Wpadło mi się w coś tutaj. Oj, shit. Nice. No to nie był na pewno ten poziom, który ona reprezentuje. Znaczy, to nie był ten poziom, który ma te aktualnie dywizję. Bo ona ma gdzieś tak może Silver 1, coś takiego. To było ładne. To muszę przyznać. Formalnie proste zagranie, ale no uratowało mi dupę. Na pewno Jax siedzi w krzaku. Chociaż już by wyszedł, więc w sumie to nie wiem. Chyba, że czeka na mnie. Okej, okay, ni dla Nidalee kill. W sumie nie tak źle dostałem 100 ileś golda. Gorzej, bo Viktor nie dostał asysty i w tym momencie przyjście tutaj dla niego było totalnie nieopłacalne, ale... No cóż, jego problem, tak? Mógł sobie coś zabić. Nie, no oczywiście żartuję. Szkoda, że właśnie żadnej asysty tam nie wygarnął. 122 farmy, 140 Nasus, jejku, 133 Rengar. Ja nie wierzę, jak ci ludzie zaczęli nagle dobrze farmić. Tak normalnie zawsze trafiałem na ludzi, że wiecie, stryknąć wystarczyło, ten ma 350 staków. Ja tu widzę jeden autoatak. Nie, dobrze, że tego nie zrobiłem, zwyzywaliby mnie. Ja go miałem w zasięgu autoataku. Na szczęście jednak nie pokusiłem się. Okej, okay, zbudujmy sobie zapał. Trochę potionków. I wracamy na linię. Będziemy siedzieli tam długo. Zobaczmy jak nasz rywal. 73 farmy, no. Jeszcze ostrze nieskończoności nieskończone. Jak to brzmi? Ostrze nieskończoności nieskończone. Chodzi o to, że jeszcze sobie nie zbudowałem nawet pierwszego itemu. No, to trochę może boleć. Chociaż w sumie i tak ma ładne staty, jak na to, że gra na mnie, a ja mam 4-0 w tym momencie. Tylko ta Indali ładnie zagrała. To jej trzeba przyznać. Ja sobie trochę pofarmię. No nie. No i tego dużego nie sfarmiłem. Wayne to bardzo fajnie wygląda, jak lecą krytyki, bo te strzały są takie dużo większe. Znaczy dużo większe, to jest widoczne po prostu. O, tak jak przed chwilą. 135. 160, no i 150, tamten też ma 160 z jego linii, ja ich... Tego nie przegonię za wafla. Właśnie to jest, powiem wam, fajna sprawa. Jak tak gracie, macie problem z farmieniem, to spróbujcie, tak jak ja przed chwilą na przykład, to co pokazałem, spróbujcie się sobie tak, wiecie, założyć, że na przykład załóżmy, że ja bym miał tyle farmy, ile ten Wiktor. Nie, że najpierw będę miał więcej farmy niż w tym momencie ja, czyli niż ta Wayne, potem na przykład niż Nasus. To wam bardzo fajnie pomaga po prostu zwracać uwagę na farmę. Ja bym tego Dragona solo zrobił. Ale no nie jestem samolubem. Nie będę robił solo dragonów. O nie. Jestem między młotem a kowadłem, rzekłbym. Ładnie. Ładnie go zgasiła. Fuck. Zrobiłem akcję. Wow. Bardzo dobrze. Mógł już nie używać tej burzy, ja bym ją pewnie zabił. Nie zauważyłem, że mam heala dopiero w ostatnim momencie na to wpadłem. I teraz mogę sobie już zacząć farmić. Okej. Dobra. Czyścimy tu generalnie linię. Wiecie, no pójdę po tą wieżę, to będzie najlepszy pomysł.
nie sfarmiłem. 153, no jestem drugi w teamie, no. Wiecie, myślałem, że będę pierwszy, a tu tymczasem, no kurde, ograli mnie. Nie widzę nikogo na midzie. A była tam dwójka, więc to jest moment, żeby się wycofać. Mam warda, więc teoretycznie będę widział, jak będą tu przechodzili. Okej, Jax przyszedł. Tak jak myślałem, niestety już grubo za późno. Grubo za późno, nie wiem, czy tak się mówi. 1400, nice. W ogóle tutaj wieża jeszcze stoi nasza. Tylko trochę HP i zjechali. Będę stał na tym bocie i bronił, nie ma opcji. Nie ma innej opcji. Nice, tutaj też Wiktor dał czadu. Elegancko. 513 staków, nie no, to jest jakiś Nasus z LCS-u. No ten Rengar jest mocny przez to, że ma dużo farmy. Wow, 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 co się tam dzieje? Co się tam za playsy wyrabiają? No chyba coś im tam nie pykło. Wygrany mecz, a ci się kłócą. No ale cóż, tak bywa. Tak bywa. Pyk. 166 farmy. Nie. Ja pierdolę. Ja pierdu. Misklik. Nie no, nie no, nie. Dobrze, dobrze, że na szczęście mam dobry stat. Dobrze, że na szczęście mam dobry stat. Kurde, bo... Po prostu misklik. Chciałem Warda użyć i przez jakoś palec mi dziwnie... Chrupnął, po prostu nie trafiłem, bo wiecie, tak jak mówię zawsze, nie widzę klawiatury za bardzo jak gram. Czy po prostu, chyba każdy z was nie patrzy na klawiaturę jak gra, ale chodzi o to, że mam inaczej ustawioną jak nagrywam i wychodzą właśnie jakieś dziwne sytuacje. Co nie znaczy, że nie zrąbałem, nie? No użyć ulta to... Dobra, mam cię. Szachmat. Okej, okay, tutaj. Stun. Okej, okay, nice. 150, dostałem, aha, za wieżę jeszcze. Się zastanawiałem, bo dostałem 300 plus 150. No ten flash to... No umówmy się, mocno był taki... Greedy. Po killa. Ale byłem pewien, że go zabiję. Okej, okay, drużyna postanowiła się poddać. 6-2. Okej, moi drodzy, także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Meczek był fajny. W ogóle wszystkich teammateów miałem ogarniętych. Takie... Co się stało? Nie powiem, że fajna, fajna była ta Indali na supporcie, mimo że miałem wrażenie, że będę grał z idiotami, bo się na początku wyzywali. W ogóle nie wiadomo było do samego końca, gdzie ta Indali idzie. No ale było w sumie dobrze, także... Cóż, ja się z wami żegnam, liczę, że materiał się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę. I cóż, do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!